Rząd planuje kontynuować wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeśli dyrektor szkoły zdecyduje o prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym. Na decyzję wpływ będzie miała sytuacja epidemiczna. Resort edukacji przygotował trzy modele dla szkół. Jeśli nie będzie żadnego zagrożenia epidemicznego, to zajęcia od września będą odbywały się w formie tradycyjnej. Dyrektor placówki może też podjąć decyzję o zastosowaniu modelu mieszanego, to znaczy część uczniów będzie pracowała w trybie zdalnym. Trzecia opcja to przejście całej szkoły na nauczanie zdalne. To dyrektor ma podejmować decyzję o tym, jak działa placówka, ale przy wsparciu inspektora sanitarnego. Chodziło nam o to, aby Instytucja, która jest do tego profesjonalnie przygotowana, pomogła dyrektorom placówek edukacyjnych podejmować decyzję o zmianie sposobu nauczania w danej szkole. Jeśli szkoła przejdzie na tryb zdalny, część rodziców będzie musiała zostać w domu i tutaj rząd chce wrócić do wypłacania zasiłków opiekuńczych, co teraz zapowiedział premier. W przypadku, kiedy szkoła będzie podlegała procedurze zdalnego nauczania. Będzie możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przez tych rodziców, którzy sobie tego zażyczą, ale to nie jest powszechne. Możliwość korzystania także po wakacjach z zasiłków opiekuńczych jest już uregulowana prawnie. Rozporządzenie w tej sprawie będzie wydawał rząd, kierując się m.in. sytuacją epidemiczną.